Nakrywać kazali na południe. Wyjrzyj na gościniec. Jadą? Nie widać. Gąsior wina dam wypić mojemu, jak pan o czasie nadjedzie. Powiadają, co pan u Jędrka nowego kasztana naraił. We wsi słychać, co u pana tyle koni, ile obrazów. No bo to nie. U nas drugiego, co by tak na koniu siedział, ani ze świecą, ani nawet z gromnicą, choćby tydzień chodził, nie znajdzie. Myślałaś kiedy, Jagna, co pana nakłoniło, co by do wsi z Krakowa na wieki wieków amen przeprowadzić? A co tu myśleć? Gaje zielone, ludziska bez cygarów, powietrze zdrowe dla płuc, no i konie, kasztany, siwki, kare. Ludziska pole za złoto sprzedali i dziś na górze stoi oślony pałac jak tarala. Ano pałac, ale na ten pałac nijak nie wołają mi no malarnia. Pan Malosz to i malarnia! Jadą! Konie słychać! Chodź! Już jestem! Nie ma jak domu. A i goście prowadzę. Wesoło to u ciebie i gwarno. A bo widzisz, kobiety tu milczące stać nie potrafią. A żebyś je widział w niedzielę, to są po świątecznemu ustrojone. Wyobrażam sobie. Dobrze, żeś się wcześniej ożenił. Jak Pan Bóg przykazał, bo ręczę, że teraz z pewnością usidliłaby cię jakaś chłopka. Chłopka. Długo cię nie widziałem. Wróciłem kilka dni temu z Monachium. Gdzieś ty znalazł ten kąt. Prawie jak w głuszy. Mników? Kto o tym słyszał? Pamiętasz, gdym w mogilskim klasztorze malowidła nanosił? Pamiętam. Będąc tam, zbratałem się z tamtejszymi wieśniakami. U nich życie biegnie zupełnie inaczej niż u nas. Spokojniej. Po ludzku. To czemuś w mogile ziemi nie kupił. Prosta rzecz. Bo tu jest piękniej. Pana urzekł zapach lipowego i gruszowego drewna, a po nich woni chleba, wielkiego jak koło od furmanki. A do tego swojska kiełbasa, dym z wędzarni. Jak mnie to poznała dobrze. Wiesz co jeszcze? Dom mi się przypomina. Ten w Berszadzie? W Berszadzie. Znowu kogoś niesie. Psy szczekają. Dolicha? A cóż ja widzę? Byłażby to moja ciotka? Ciocia? We własnej osobie. To widzę. Że we własnej, przecie ta, którą tu widzę, to ciocia. Dajże raz temu spokój i każ wypakować moje rzeczy. A dopilnuj, aby kufry przenosić ostrożnie. Kufry? Ciocia na dłużej? Tak, mój drogi. Thank you.
Jadę kolaską. Wysiadam. Patrzę po obejściu i oczom nie wierzę. Do czego to doszło? Stajnie, obory, tuż obok pracowni. Nie wstydzisz się? Wiciu! Ty, monachijczyk, uczeń Matejki. Malczewski w Krakowie, Chełmoński w Warszawie, a ty, Pruszkowski, na wsi! Kiedy, droga ciociu, Witold zamierza już obraz w parafialnym kościele malować. Już poczynił wstępne projekty. Ale zdziczał! Już mi o wszystkim doniesiono. Szaleje nocami z chłopami! Odpowiedz mi tylko, czy to prawda. Słucham? A jak nazwiesz to włóczenie się po polach? I to Bóg raczy wiedzieć, na czyim koniu? I to nocą! Cóż mam powiedzieć, żeby nie skłamać? A widzisz! Więc jednak się włóczysz! A Ernestyna zostaje tu sama. Ze Stasiem. Ale Stasiowi, dziękować Bogu, trzeci rok dopiero. Jak mogłaś do tego dopuścić? On gotów tu zostać do końca życia. Boże, nie dopuść! Dobrze mi tu z wami. A, bo u nas, panie, życie proste. Jak tańce, to tańce. Jak robota, to robota. Daje Bóg. Prawda, zimę. Ale za to latem w miarę upał, w miarę deszcz. Jest wiosna. Są konie. Jest sąsiad poczciwy na pociechę. I ludzie bez fanaberii. Zajrzymy do koników? A jakże? Tylko nie teraz, nie mogę. Pozmierz. Noc będzie ciepła. Zbierzmy się. Panie, a jakby tak przejechać kasztana? Tak delikatnie, ino. Niech nawyknie do drogi. Pojadę na kasztanie.
Łaskawa pani! Łaskawa pani! Ciszej! Dziecko obudzisz. Cóżeś tak pobladł? Za pozwolenie, łaskawa pani. Z panem jest źle. O czym ty mówisz? Pan dopiero co wyszedł z domu. Pan ledwie żyw. Spadł z konia. Czyj mnie nieszczęście? Boże miłościwy, mówże jaśniej. Pan jechał przodem. My z ojcem za nim. Pan przyspieszył. My przeto dalej jazda chcieli go dogonić. Cóż? Pod lasem ojciec wołają. Panie, zwolnijcie! Koń dęba stanął. Czyj koń? Kasztan? Tenże sam. Ojciec co sił do pana poskoczył, ale ten mało przytomny już był. Twarz we krwi cała. Po doktora trzeba. Boże, twój siwek gdzie? To dziubas, przed domem. Zabierzcie mnie. Zabierzcie mnie do Witolda. Kiedy pani? Siwek ponieś może. Nic nie mów. Zabierz mnie i proś najświętszą panienkę, aby Staś sierotą nie został. Matko Boska ze Skalnej Doliny, daruj mu życie. Zajmij się Stasiem. Jedźmy. Jeżeli wiesz, gdzie ludzie idą po śmierci, to mi powiedz. Bo niespokojna jestem, choć mam nadzieję w Bogu. Oto ja polecę do krainy twojej rodzinnej i obaczę dom twój, sługi twoje i rodzice twoje, jeżeli jeszcze żyją. A Angeli? Usiadł na końcu łoża i płakał. Boli? Do tej pory nie wiem, jak to się mogło stać. Znam te wszystkie kręte ścieżki. Każda się musiał cię przestraszyć. Uspokój się. Pamiętam, Maciej jechał z przodu, z pochodnią. Został w tyle, dlatego zrobiło się tak ciemno. A potem słychać było tylko gniewny szum lasu, świst wiatru i szlochanie Pietrka. I ból rozsadzający twarz. Ból! I ciemność. Tak, moje słowo tutaj tyle warte, co szczekanie psa. Tu się liczą chłopi. W Krakowie nigdy podobne nieszczęście wydarzyć by się nie mogło. Po portrety jego pędzli ustawiali się najzamożniejsi. Ale on, zamiast chodzić z pracowni do Akademii brukowaną ulicą, wolał szukać jakichś dzikich koni i szaleć nimi po wąwozach. Zaparz mi czegoś na uspokojenie nerwów. Dziurawiec z Melisą?
Dodaj lawendy. Mogę popatrzeć? Chodź śmiało. Co to malujecie, panie? Pachole. Ano. Pachole. I cóż widzicie nowego? Przecie to wasze. Ot, pachole patrzy na słońce. Nie, Aniu. Ona nie patrzy na słońce. Słońce jest za nim. Nie widzisz? Nie. A może i widzę? Pacholątko, w sam raz jak Jasiek marchewków. Jakby mu skrzypki dać. A bo widzisz, to są takie zaczarowane skrzypki. Zaczarowane? Co wy opowiadacie, panie? Skrzypki lipowe, co je słychać od pastwisk. Widzisz? Te skrzypce, kiedy zaczną grać, Haniu, wtedy przenoszą do najpiękniejszego miejsca na ziemi. Kiedy się odezwą, widzę mój dom, Haniu, ten w Berszadzie. Nie mogłem żyć w zielonej krainie mojego dzieciństwa. Dlatego wybrałem te wasze pola rozległe, wzgórza łagodne. I tą skalną dolinę, która musi urzec każdego, kto tutaj choć jeden raz spędzi kilka godzin. Widziałaś to złamane oparcie przy schodkach do pracowni? Widziałam. Nie dalej jak 3 dni temu pan malowali długo przy świecy. Widziałam, to wiem. A nad ranem znalazłam pana. Bój się Boga, gdzie? W sieni, przy tych schodkach. Od pani wiem, co pana zmogła taka boleść, co stracili przytomność. Spadli ze schodów.
Przyglądałeś się bliżej Witoldowi? Tak. Wczoraj przy obiedzie. Zmizerniał. A i tak najgorszego nie widać. Wiesz, co to jest? Rak kości policzkowej. Boże. Dostałem od niego niedawno list. Otóż Jacku, postanowiłem namalować swój autoportret. Postawiłem naprzeciw siebie lustro. Spod kreski wyszedł widok straszliwego człowieka. Miał tylko pół twarzy. Był zczerniały, wychudzony. To byłem ja. Odłożyłem lustro, a szkic porwałem na strzępy. Konieczna jest kolejna operacja. Kolejna? A co tu jeszcze operować? Nie wiem. Słyszałeś o jego planach? Myślę o podróży. Podróż? W tym stanie? Gdzie? Do Nicei. Do Nicei? Pamiętasz tę kobietę, która pozowała mu, kiedy malował rusałki? Nie przypominam sobie. Otóż ta modelka przepowiedziała mu, że umrze w Nicei. A tak! Śmialiśmy się z tego z Witoldem. Nigdy nie wierzył w takie rzeczy. Ale skoro teraz chce tam pojechać? Myśli o śmierci. Paradoks. Nie ma kości, a boli. Widziałam twój ostatni obraz. Piękny. Podobny do Stasia. Witoldzie, nie chcę, żebyś wyjeżdżał. Da Bóg, w przyszłym roku pojedziemy tam razem. W przyszłym roku. Nie chcę tak długo czekać. Rok. Jeszcze rok i nie będę jej potrzebny. Do Nicei. Podobno mam umrzeć w Nicei. Dlaczego więc ciągnie mnie do Berszadu? Do domu? Godzinę tego nie wypaplała. Idź do kuchni. Idź, mówię. Stać się musiało. Jakby było mało. Telegram do ciebie. Ernestyna Pruszkowska. Czytaj. Nie mogę.
Szanowna pani, z żalem zawiadamiamy panią, iż mąż pani, Witold Pruszkowski, nie żyje. Wczoraj, to jest 10 października, przed bramą szpitala miejskiego w Budapeszcie znaleziono ciało skrajnie wyczerpanego człowieka. Dzięki dokumentom udało się ustalić, iż to poszukiwany krakowski malarz Witold Pruszkowski. Prosimy o przybycie. Towarzystwo ratunkowe w Peszcie. Wyjechał bez pożegnania. Proszę. Mogę ci jakoś pomóc? Pojedź tam ze mną. Trzeba go pochować. Dobrze. Jest jeszcze coś. Ile razy przechodzę koło tych drzew, coraz ładniej rosnących, przed oczyma rysuje mi się widok tego miejsca za 10 czy 20 może lat. Mnie już wtedy na świecie nie będzie, ale będą tu ludzie. Czy aby mnie wspomnął? Czy po człowieku zostanie tyle, że na obraz spojrzą i powiedzą sucho: Witold Pruszkowski. A ja chciałbym, żeby wspominali mnie wśród drzew, wśród koni. Czy wspomnę?